Jakim argumentem można było przekonać ideologów partyjnych, wyżeraczy partyjnych, którzy wyznawali komunizm, bo dawało to wielkie korzyści, oraz zbrojne ramię tego komunizmu, postawione ponad prawem instytucje i organizacje, które miały nieograniczone, można powiedzieć, korzyści i nieograniczoną władzę. No to uważam, że jedynym takim argumentem mógł być tylko jeden. Ogromnych, osobistych korzyści finansowych. Najbardziej pożądanymi agentami stawali się jak najbardziej szczerzy antykomuniści, bo być może wielu z nim nie trzeba było płacić. Oni pracowali dla bezpieki, która chciała obalić komunizm, nie wiedząc, że pracują dla tychże oficerów prowadzących, ażeby się mogli stać naszymi bankierami, dyrektorami, właścicielami fabryk, spółek itd. Stany Zjednoczone o wprowadzeniu stanu wojennego Zachód wiedział, bo Kukliński im doniósł. Nie nam, ale Stanom doniósł. Nie było reakcji. Była to zgoda. Czemu Zachód nie bronił Solidarności, którą tak rzekomo podziwiał? Wydaje mi się, że tak jak w obecnej Polsce, która już też jest niepodległa i kapitalistyczna, opcja i optyka rządzących zupełnie nie pokrywa się z optyką społeczeństwa. To jeżeli przypomnimy sobie Solidarność z 1981 roku, to oczywiście było to śmiertelne zagrożenie dla komunizmu, ale nie tylko komunizmu. Przy tej Solidarności niemożliwy byłby również przekształcenie w neoliberalizm, gdzie ważny jest tylko zysk, 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 zysk wielkich przedsiębiorstw. Pozyskiem warsztatów i małych sklepików nikt się nie przejmuje.